Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzeniu Podlaskim przy współpracy z Nadleśnictwem w Radzeniu zorganizowały wystawę grzybów pod tytułem Grzyby – Skarby Natury. Wystawa odbyła się 9 września na placu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ulicy Pocztowej w Radzyniu. Wśród prezentowanych okazów znalazły się grzyby jadalne, niejadalne i trujące. Łącznie zaprezentowano kilkadziesiąt gatunków grzybów. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Odwiedziło ją wiele dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu miasta Radzyń Podlaski. Nie zabrakło również grzybiarzy, amatorów podziwiających piękne w tym roku okazy. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radzyniu można otrzymać poradę na temat zebranych w lesie grzybów. Nie warto ryzykować. Ponadto sanepid wydaje atesty na grzyby świeże przeznaczone do sprzedaży. W tym celu należy się zgłosić do klasyfikatora grzybów posiadającego uprawnienia do tej czynności. We wrześniu pojawia się wysyp bardzo wielu gatunków. Borowików, podgrzybków, kozaków i innych, zarówno tych jadalnych, jak i niejadalnych i trujących. Już na pierwszym etapie kontaktu z grzybami, czyli podczas ich zbierania, trzeba być niezwykle ostrożnym. Zawsze zbieramy tylko te grzyby, które znamy, mające w pełni wykształcone owocniki, unikamy starych i przejrzałych. Grzyby zbieramy do przewiewnych koszy, aby nie uległy zepsuciu. Nigdy nie smakujemy grzybów w celu rozpoznania, czy są jadalne. Grzybów nie spożywamy na surowo. Sosy czy zupy zjadamy zaraz po ugotowaniu. Możemy też je ususzyć lub zamarynować i wówczas dłużej przechowywać. Ze względu na ciężkostrawne substancje zawarte w grzybach nie podajemy ich dzieciom, osobom starszym bądź z problemami żołądkowymi. Większość grzybów jadalnych może powodować lekkie zatrucia typu gastrycznego, objawiające się wymiotami, bólami brzucha czy biegunką. Następują one niedługo po spożyciu grzybów. Istnieją jednak grzyby, głównie te trujące, które oddziałują na układ nerwowy, powodując zaburzenia widzenia, halucynacje i te najbardziej niebezpieczne dla życia, uszkadzające wątrobę, nerki czy serca. Te zatrucia o ciężkim przebiegu mogą pojawić się nawet po 24 godzinach od spożycia. W związku z tym bardzo istotne jest doświadczenie w zbieraniu grzybów, ponieważ o śmiertelną pomyłkę nie trudno. Wśród najczęstszych pomyłek są muchomor sromotnikowy mylony z gąską żółtą, gołąbkiem zielonkawym, gołąbkiem trawiasto-zielonym, pieczarkami dzikorosnącymi, czubajką kanią, purchawką, pieprznik jadalny, kurka z lisówką pomarańczową, borowik szlachetny z borowikiem ponurym. Większość najbardziej niebezpiecznych grzybów to grzyby blaszkowe, które posiadają na spodniej stronie kapelusza blaszki. Najsmaczniejsze grzyby jadalne mają na spodniej stronie kapelusza rurki, to znaczy warstwę ułożonych obok siebie rureczek przypominającą gąbkę. Popularnie nazywamy je grzybami rurkowymi. W tej grupie nie spotyka się grzybów śmiertelnie trujących. Na wystawie można było zobaczyć kilka par grzybów jadalnych i jego trującego sobowtóra. Pieprznik jadalny, lisówka pomarańczowa, czubajka kania, muchomor sromotnikowy, muchomor czerwonawy, muchomor czerwony. Jak będzie większy, jak urośnie, bo on jest taki jeszcze mały. Ma przesuwany ten pierścień. Także dużo jest takich cech, prawda, które odróżnia je od muchomoru. To jest pieprznik jadalny. Także w atlasie, jak szukamy, możemy sobie sprawdzić, to szukamy. To nie muchomor. Muchomory. Muchomory są tutaj. Tam jest muchomor. Jest czerwony. Jest cytrynowy. Pójść do lasu. Gdzie? Po prostu go wykręcić. A gdzie jest nasz pani muchomor? To jest muchomor. Może go nie widać, bo jesteście troszeczkę bliżej, ale ja pokażę. O, to się zbieram. Ładny? Czerwony. A my już nie wiem, muchomor ma. Bo to się wydaje, prawda, że to jest normalnie, że jest to normalnie prawdziwek. Tutaj mamy resztę tych podobnych do siebie prawdziwków. Tam mamy podgrzybki i muchomorki. Z tej strony też mamy takie grzyby, które sobie rosną przy pniach, prawda?
na przykład. To opieńki, ale to nie są opieńki, to jest maślanka. Jedno możemy zbierać sobie i ją jeść, bo jest jadalna. Natomiast druga maślanka jest bardziej charakterystyczna. Jest po prostu inny kolor pod spodem też, prawda? Jest inne tutaj już, inne ma blaszki. A tak, natomiast niekoniecznie. Trzeba się przyglądać i mieć już doświadczenie. Najważniejsza jest metoda taka, że skuteczna, że jeżeli, prawda, nie wiemy, to tego grzybka nie zbieramy. Chyba że chcemy sobie w jakiś sposób, nie wiem, poszperać w atlasie i nauczyć się, który grzyb jest dobry, a których trzeba omijać szerokim łukiem. Także tutaj są takie okazy bardziej do obejrzenia sobie, bo nie zawsze, prawda, przechodzimy w lesie i biegniemy szybciutko, tylko patrzymy, gdzie jest prawdziwek. Natomiast tutaj takie też mamy eksponaty. Możemy się zapoznać z nimi i określić sobie, jaka to jest nazwa. Tak jak właśnie mówiłam, że często też zbieramy na przykład tak zwane wronie uszy. I tutaj są okazy zasuszone ze względu na pogodę. I nawet troszeczkę już tam, prawda, może nie za bardzo nadaje się, prawda, do zbierania, tylko ze względu na to, że mamy tą wystawę. Zostały one zebrane, żeby wiedzieć, jaka jest nazwa, prawda, taka potoczna, ten szmaciak gałęzisty, znaczy wronie uszy, natomiast taka, prawda, z atlasu jest to zupełnie inna. Czasami możemy nawet nie wiedzieć tego, na przykład zarodników. Więc jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to bierzemy sobie takiego grzybka, zostawiamy w spokojnym miejscu, na czystej białej kartce. Przystawiamy go na przykład jakąś miseczką i na kilka godzin zostawiamy w spokoju. Po pewnym czasie mamy taki znaczek charakterystyczny. To zobaczę, czy znajdę tutaj. A akurat nie ma. Wtedy mamy taką pieczątkę, taką jaką zostawi grzyb, prawda? Jakie się zarodniki wysypią. Na przykład, jeżeli mamy na przykład pieczarki, tak zostawimy w spokoju na kilka godzin, to zawsze mają zarodniki w ciemnym kolorze. Natomiast gdyby to był muchomor, to wtedy będą białe. Także no to jest takie dość ciekawe i można sobie poeksperymentować. Tutaj są muchomorki, tak? Ładnie wyglądają, ale nie można ich zbierać. Nawet jak rosną sobie w lesie, to nie powinniśmy tam kopać. Na pewno znacie takie grzybki. Wiecie, jak się nazywają te grzybki? Znacie? Kurki. No właśnie, kurki. Te grzybki mają taką nazwę. Rodzice nazywają je kurki, a nazywają się, tak? To przeczyta? Zobaczcie. Ten bieli tak śpiewa.
sierpówka, to jest podobna taka do gołąbka. Zobaczcie. Często słyszymy w lesie takie odgłosy, tak? Wygląda jak gołąbek, prawda? Jak sowa. No i jeszcze często spotykamy kosy. Możemy posłuchać, jak śpiewa, proszę. Jak ślicznie. Kos, taki ptaszek. Taki czarniutki mały ptaszek. A tutaj świerszcze. I zaraz włączymy świerszcze. Teraz zobaczymy świerszcze. A jeszcze bociana. Jeszcze bociana. Proszę. Żeby tego nie zdeptać, bo tam nie ma. Gdzie masz dzika? Tu. Pępę. A tutaj jeszcze jest drugi dzięcioł, tylko to już nie jak stuka, tylko obóz. Nie, 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 gdzie indziej. Dzięcioł zielony. Zielony, to i po kolorze niżej troszkę jest. Wystawa Grzyby Skarby Natury została zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radzyniu Podlaskim przy współpracy z Nadleśnictwem w Radzyniu Podlaskim, za co bardzo serdecznie chciałam podziękować Nadleśnictwu. Wystawa grzybów przedstawia grzyby jadalne, niejadalne, również trujące. Została zorganizowana, aby wzbudzić zainteresowanie bogactwem przyrody. Chcemy edukować społeczeństwo, żeby kształtować podziw i szacunek dla przyrody, dla bogactwa, jakie ona posiada. Mówimy również o szeroko pojętym bezpieczeństwie zdrowotnym. W tym roku mamy specjalną okazję, świętujemy stulecie służb sanitarnych. Dlatego poruszamy również tematy, które są bardzo współczesne i potrzebne dla naszego społeczeństwa. Może nie będę wszystkich tematów wymieniać, ale myślę, że nasz namiot wymownie przedstawia temat, o którym też dzisiaj mówimy, a mianowicie o chorobach przenoszonych przez kleszcze, które niestety dotykają naszych mieszkańców. Nina Struczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzeniu Podlaskim. Dziękuję bardzo.